Słuchajcie, moi kochani, temat będzie jak najbardziej okolicznościowy, czyli żyjemy w czasach Wielkiego Babilonu. Taki jest temat naszych rozważań i nie skończymy dzisiaj, to już na pewno, ale miejmy nadzieję, że skończymy w środę. Niech to będzie też zachętą dla tych, którzy nie lubią środy i często się nie pojawiają na naszych zgromadzeniach. Zacznijmy od fragmentu. Musimy, żeby temat, nie chcę powiedzieć, że zgłębić, bo to naprawdę jest niemożliwe w ciągu dwóch kazań, ale żeby temat troszeczkę ugryźć i mam nadzieję zachęcić was do tego, żebyście sami go studiowali dodatkowo jeszcze. Mam nadzieję, że te dwa wykłady wystarczą, ale też chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taki wstęp dzisiaj, wstęp starotestamentowy. Wbrew pozorom ten wstęp jest niezwykle ważny. Ja myślę, że zobaczymy wszyscy, kiedy pewne wersety sobie porównamy, że rzeczywiście, powiedzmy, coś w tym jest. Tak więc zapraszam was dzisiaj na szczególną podróż do tak zwanego Starego Testamentu. No, jakieś tam będziemy mieli oczywiście wycieczki do Nowego, a w środę zrobimy sobie takie przypomnienie tego, coż ta Biblia w Nowym Testamencie mówi nam na temat Wielkiego Babilonu. Zacznijmy od pierwszej Mojżeszowej, od rozdziału 10 i wersetów 6 do 10. Synami Chama są Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synami Kusza są Seba, Hawila, Sabata, Raema i Saptecha. Synami Raemy są Szeba i Dedan. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A początkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synar. Tu po raz pierwszy znajdujemy pewne określenie, które nas będzie interesowało i które miało i ma ogromne znaczenie w historii świata. A mianowicie czytamy w 10 wersecie, że początkiem królestwa Nimroda był Babilon. Kilka innych, mniejszych, nie tak znaczących w historii świata nazw znajdujemy jako następne. Babilon. Po raz pierwszy pojawia się to określenie. Kim był Nimrod? Bo od niego musimy zacząć. Dlatego, że on okazuje się być pierwszym władcą Babilonu, tego starożytnego Babilonu. Zobaczmy do 9 rozdziału, troszeczkę wcześniej, rozdziały, wersety 21-25. Gdy potem napił się wina, mowa o Noe, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego. A ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan
niech będzie najniższym sługą braci swoich. Takie drobne wyjaśnienie. Dla wielu ludzi zgorszeniem jest to, że Noe, ocalony przez Boga, niezwykły człowiek, był pijany. Ale musimy zrozumieć pewną rzecz, która się wydarzyła w tym krótkim okresie przed potopem do czasów po potopie. Zmienił się klimat. Przed potopem nie było między innymi deszczu. Przed potopem klimat ziemi był stały. Nie było czegoś takiego jak psucie się żywności. Jeśli ktoś stworzył. Jeśli ktoś wycisnął sok z winogron, to on pozostawał sokiem. Nic innego nie zrobił. Nie zrobił Noe. Też uczynił sok z winogron. Okazało się, że się zepsuł. No i nieoczekiwane były koleje rzeczy. Noe leżał pijany. To nie było zamierzone. W tej całej historii nie chcę się wgłębiać w nią, ponieważ ta historia ma swoje znaczenie ogromne. Wiemy o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że kiedy Noe się obudził i dowiedział się, przeklął Kanaana. Przeklął Hama, a jego syna Kanaana w następstwie. Kto był potomkiem Hama? Nimrod. Nimrod, pierwszy władca Babilonu, to potomek Hama, przeklęty przez swojego ojca. O tym trzeba pamiętać, dlatego że za nim będzie się to ciągnęło później. I niestety przyniesie to fatalne skutki. Jest możliwość, żeby ten werset 8 i 9, czyli to, co czytaliśmy wcześniej w 10 rozdziale, a Kuz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. Jest możliwe, żeby przetłumaczyć go zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę inaczej. Jest trudny do przetłumaczenia, to fakt. I nawet jeżeli sięgniemy do naszych różnych tłumaczeń polskich, to zobaczymy tam pewne różnice. Ale z tłumaczenia, które są dostępne, chociażby angielskie tłumaczenia, mówią nam, że ten werset można przetłumaczyć w taki oto sposób. I byłoby to prawidłowe tłumaczenie. A Kusz zrodził Nimroda. Śledźmy nasz tekst, który mamy przed oczyma, zobaczymy różnicę. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym tyranem na ziemi. Był on tyranem i myśliwym, walczącym z Panem. Dlatego mówi się tyran w opozycji do Pana, jak Nimrod. Jeszcze niektórzy tłumacze dodają przy słowie myśliwy, myśliwy polujący na ludzi. To dosyć ciekawa postać, przyznajmy. Jest to tłumaczenie najprawdopodobniej prawdziwe z uwagi na to, czym był Babilon. Czyli po owocach poznacie drzewo. Co oznacza słowo, samo słowo Nimrod? Nimrod założył królestwo. Jest napisane w 10 wersecie. Zaczątek jego królestwa to Babilon i kilka innych mniejszych krain. Co oznacza Nimrod? Jest takie hebrajskie słowo marat, które oznacza bunt, czy też buntować się. Jeśli dodamy N przed, to wyjdzie nam Nimrod. A Nimrod to buntownik, w dosłownym tłumaczeniu. I istnieje taka możliwość, powiedzmy, że to jest moje prywatne przeświadczenie, że Nimrod to nie było imię,
ale to było określenie człowieka, który w taki oto sposób zachowywał się przed Bogiem i otrzymał niezwykły przydomek buntownik. Buntownik. Jeśli tak było, to trzeba przyznać, że jego bunt musiał być naprawdę wielki, ponieważ to imię Nimrod jest znane z historii powszechnej. Wiele ludów, dawno po tym, jak nawet Babilon upadł, pamiętało to imię. I ono wryło się w tą historyczną pamięć tamtych krain. Więc musiał być to człowiek, który był niezwykły, nieważne w tej chwili, czy pozytywnie, czy negatywnie, niezwykły, ale jeśli był buntownikiem, to przez duże B. I zapamiętano go jako takiego. Mówiliśmy, że był potomkiem Hama, co mogło świadczyć trochę o jego charakterze. Mogło świadczyć o tym, że gdzieś daleko z Hamem miał jakieś związki. Co charakteryzowało królestwo Nimroda? To jest ciekawe, czyli co charakteryzowało pierwszy Babilon? To są rzeczy, które mają zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy zrozumieć to, co Biblia nam mówi w chociażby w objawieniu na temat Wielkiego Babilonu. Po pierwsze, wiemy o tym, 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy przed oczyma, możemy to śledzić. Po pierwsze, wiemy o tym, że wszyscy ludzie porozumiewali się między sobą, mieli jednakowy język, jednakowe słowa. Określenie cała ziemia nie oznacza, że wszyscy ludzie. Tak jak wtedy, kiedy, nawet dzisiaj było to czytane, kiedy mędrcy przybyli do Jerozolimy, rozglądając się za nowo narodzonym królem, jest napisane, że cała Jerozolima była zatrwożona. Ona była zatrwożona cała, ale w sensie tej elity, która sprawowała władzę. To oni się zatrzęśli ze strachu, ponieważ wszystko to, co było ich życiem, było zagrożone. I w zasadzie w ten sam sposób należy interpretować to, co jest napisane w 11.1, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Ta elita, która sprawowała władzę w tym czasie, była jednomyślna. Cała ta grupa trzymająca władzę, jak się dzisiaj mówi, była jednego zdania. Miała podobny sposób myślenia. Być może język, którym się posługiwała, był językiem hebrajskim. Dlaczego to jest możliwe? Według mnie to jest pewne. Dlatego, że nazwy, które wtedy nadano, nie zmieniły się. Minęły wieki, a te same nazwy pozostały. I one są wszystkie w zasadzie nadane w języku hebrajskim. Z tego by wynikało, że pierwsi ludzie mówili po hebrajsku. Nie byli Żydami, jeszcze Żydów nie było. Mówili po hebrajsku. Może zaczniemy się uczyć hebrajskiego. To wygląda na to, że to niebiański język. Druga ważna rzecz, która charakteryzowała ten pierwszy Babilon, to niesamowity rozwój technologii i inżynierii. Otóż, kiedy znaleźli się w kraju Synar, wyrabiali cegłę, to jest trzeci werset, wypalali ją w ogniu, używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Ktoś powie, jaki to jest rozwój. To jest kolosalny rozwój, dlatego że aby wykorzystać kamień, trzeba mieć kamieniołomy, trzeba wykonać ciężką pracę, aby wydobyć ten kamień, obrobić go. A cegła, jak może niektórzy nie wiedzą, to glina po prostu. Glin jest wszędzie w brud.
wydobywanie gliny, tworzenie z niej cegieł, wypalanie ich. To jest błyskawiczny proces. Można powiedzieć, że budownictwo, inżynieria budowlana dostała niesamowitego przyspieszenia. Dlatego możliwe było zbudowanie tak ogromnego obiektu, o jakim tutaj czytamy. Dzisiaj, kiedy można odwiedzić jeszcze starożytny Babilon, są jego ruiny, można w wielu miejscach zobaczyć stare mury, które dokładnie tak, jak mówi Biblia, są zbudowane z cegły i z asfaltu. Słowo smoła, które tutaj czytamy, to asfalt. Są naturalne pokłady asfaltu, które można wydobywać i można między innymi używać jako łącznik, jako zaprawę. Na przykład w Europie dzisiaj jedyny kraj w Europie, który ma pokłady asfaltu, to jest Albania. Dużo tego eksportuje, a smoła, jak niektórzy może wiedzą, to jest pochodna obróbki ropy naftowej. Więc słowo, które tutaj mamy tłumaczone jako smoła, to asfalt, naturalny asfalt. I takie mury dzisiaj można zobaczyć w starożytnym Babilonie. Dokładnie tak wyglądające. Po trzecie, to co charakteryzowało tamto królestwo, to władza niezwykłego człowieka, nieprzeciętnego człowieka. To był nieprzeciętny człowiek. Cokolwiek o nim powiemy, był nieprzeciętnym człowiekiem. Ktoś powie, że w ten sposób można by określić wielu dyktatorów. Tak, Hitler był nieprzeciętnym człowiekiem, to prawda. Stalin był nieprzeciętnym człowiekiem. Mao Zedong był nieprzeciętnym człowiekiem. Robespierre był nieprzeciętnym człowiekiem. Co ich łączyło? Bunt przeciwko Bogu. A więc władza nieprzeciętnej osoby, można powiedzieć, że wyrastającej ponad ówczesnych ludzi. Jest tutaj napisane w czwartym wersecie: nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Widać, że współpraca była zgodna. Nie czytamy o jakimś buncie. Ludzie się nie buntowali. Ludzie zgodnie współpracowali w tym dziele. Chcieli zbudować coś nadzwyczajnego. Ale po co? Po co coś takiego budować? Zastanówmy się, po co im to było? Jest tutaj napisane, że oni mieli tę wieżę zbudować w taki sposób, aby szczyt sięgał aż do nieba. To nie jest żadna alegoria. Jeżeli jest tak, że Nimrod był nieprzeciętym człowiekiem, a jeszcze się o nim czegoś dowiemy później, jeśli Babilon był nieprzeciętnym królestwem, a dowiemy się tego za chwilę, to coś niezwykłego się tam działo. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to jest chwila po potopie. Tutaj nie ma mowy o Bogu w ogóle. Za chwilę się dowiemy o Bogu, ale dowiemy się o Bogu, który przychodzi, aby zniweczyć to dzieło. Natomiast wszystko, co dzieje się do tej pory, jest dalekie od Boga. Tutaj nie wymienia się osoby Boga. Tu wręcz widzimy, że ludzie w zgodzie współpracują, aby dostać się do nieba wbrew Bogu. Wbrew Bogu. Ta wieża, którą budowali, miała być symbolem ludzkiej chwały, ludzkiej potęgi, ludzkich możliwości. Pójdę teorią spiskową jeszcze i powiem tak. Jeżeli jest prawdą, że Ziemia jest płaska,
to oni tą wieżę mogli zbudować aż do nieba. Dlaczego nie? Jeżeli jest prawdą, że Ziemia jest płaska, to taka Ziemia mogła być widoczna z każdego prawie miejsca na Ziemi, ówcześnie znanej z historii Ziemi. Są budowle, które są widoczne, na przykład pewna katedra w Rotterdamie bodajże, jest widoczna z odległości ponad 200 kilometrów. Co da problem zbudować wieżę, która będzie widoczna z odległości setek kilometrów? A może i tysięcy? Pytanie po co? Ano po to, żeby zawsze się tam skierować. O, to jest nasza chwała. To jest to, co stanowi o naszej potędze. Ludzie muszą mieć punkt odniesienia. Jeśli punktem odniesienia nie jest Bóg, to musi to być ludzkie dzieło. Nie potrafimy żyć jak ludzie pozbawieni takiego pragnienia. Wiecie, że nawet zwierzęta mają punkt odniesienia. Zwierzę potrzebuje jedzenia i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli to mają, są spokojne. Ale człowiek ma ten problem, że nawet jeżeli ma brzuch pełen, nawet jeżeli może wejść do jakiegoś pokoju, to wie, że mu czegoś brakuje i nie wie czego. Więc wymyślili, że jak spojrzą przez okno, daleko, 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 o jest. Jesteśmy razem. Jest nas dużo. Znacie takie powiedzenie, no przecież Bóg nie potępi tych milionów ludzi. No tak jednego czy dwóch to by potępił, no ale milionów? Słyszeliście coś takiego? Ja to często słyszę. To nie chodzi o to, że Bóg kogoś potępia. Ci ludzie sami na siebie wydają wyrok, żyjąc i myśląc w ten sposób. Jeśli Bóg ich kochał, to co mógł zrobić? Musiał ich ratować. I piąty werset mówi, że Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I zwróćmy uwagę, co Bóg mówi. To nie człowiek mówi, to Bóg mówi. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, a co, cokolwiek zamierzą uczynić. Bóg składa świadectwo. Człowiek jest niezwykłą istotą. Człowiek jest niezwykłą istotą. To, co charakteryzowało Babilon, to sprzeciw wobec Boga. Sprzeciw wobec Boga. I naprawdę niezwykła potęga ludzi. Śmieszy mnie, jak czasami oglądam różnego rodzaju filmy, nazwijmy to historyczne, i pokazują mi człowieka, który za przeproszeniem z gołą pupą biega i szuka jakiegoś tam robaczka, żeby zjeść. Biedak się tak musi rozwinąć przez miliony lat, żeby zrozumiał, że trzeba go później upiec, ugotować. Jak można takie głupstwa wierzyć? Ci ludzie kilka tysięcy lat temu to była elita. Dzisiaj, kiedy inżynierowie sprawdzają, w jaki sposób były budowane piramidy, to zgodnym chórem mówią, nie możemy tego dzisiaj zbudować. To zbudowali go ci, te prymitywy zbudowały to, tak? Które na saniach drewnianych woziły to. Nie da się, te kamienie są tak obrobione, że nie da się tam żyletki włożyć. Dzisiaj już wielu ludzi wie, że nie trzeba zaprawy, żeby budowla stała. Jeżeli coś jest doskonale obrobione, to jeśli położymy na to dwa bloki tak obrobione, to one się trzymać będą razem, bo się przyciągają.
I trzeba ogromnej siły, żeby je rozrzucić. Więc tamte prymitywne ludy po potopie zaczęły budować sobie wieże. A Bóg mówi, już nic nie stoi teraz na przeszkodzie, aby zrobili prawie wszystko, co sobie zamierzą. Trzeba ich ratować. I Bóg doprowadził do tego, że ci ludzie nie byli w stanie się porozumieć. Coś zaczęło się psuć w tym mechanizmie. Zaczęło się coś dziać, że wspólne pojęcie przestały być wspólne. Wspólne przedsięwzięcie nie wszystkich już zadowalało. Być może było wiele koncepcji. I tak zakończyła się historia nie Babilonu, ale wieży Babel. Zbudowano coś najprawdopodobniej, bo tego do końca nie wiemy, coś, co dzisiaj archeologie nazywają ziguratem, czyli wysoka budowla, płaska u góry. Prawdopodobnie płaska, dlatego że była nieskończona i przyjęło się tak później budowanie tego typu świątyń. A na górze pomniki, przede wszystkim pomnik Bala, któremu oddawano cześć. To już widać, o co chodziło tak naprawdę. Już widać, kto za tym stał. Kto był inicjatorem tych wspaniałych, w cudzysłowie, pomysłów. Jeśli sięgniemy do Biblii Gdańskiej, a niektórzy jej używają, to w pierwszej Mojżeszowej 10:8 jest rozwinięte to tłumaczenie, jest zapisane, że Nimrod począł być możnym na ziemi. Czyli z tego tekstu wynika, że rozpoczął się jakiś proces w życiu Nimroda, który był widoczny dla wielu ludzi. Nimrod stawał się kimś wyjątkowym. On nie był kimś wyjątkowym, że tak powiem, od początku. Stawać się oznacza pewien proces. I w życiu Nimroda taki proces miał miejsce. Otrzymał jakiś autorytet. Możemy go nazwać tylko w jeden sposób, duchowy autorytet, ponieważ nie da się inaczej panować nad ludźmi. Trzeba mieć duchowy autorytet. Chyba że się jest zamordystą, który strzela do każdego, kto się sprzeciwi jego woli. Ale tu w Biblii czytamy, że tam była zgodna współpraca. Tam nikt nikogo nie zmusza do niczego. Ba, nawet jeśli doszło do tego, że ci ludzie zaczęli się rozchodzić, też nie widzimy, żeby dochodziło do jakiejś przemocy. Nimrod musiał mieć duchowy autorytet. Jeśli nie był to autorytet pochodzący od Boga, a nie był, to od kogo? Może się tego dowiemy. Czytaliśmy wcześniej, że zawołaniem tych ludzi było: wieża, której szczyt sięgałby nieba. Wieża, której szczyt sięgałby nieba. To było zamiarem tych ludzi. A jest inne zdanie, które znajdujemy w Biblii. Zobaczcie, czy nie jest podobne. Wstąpię na niebiosa. Zrównam się z Najwyższym. Właściwie o to samo chodzi. Żeby to pojąć, uciekamy do Księgi Izajasza, do rozdziału 14. I w Księdze Izajasza od 3 do 15, werset 14, rozdział 14, werset od 3 do 15 czytamy. I jeżeli zaczynamy czytać 14 rozdział, jest tam taki nagłówek, on oczywiście został dodany później, ale on nam pewne rzeczy, przynajmniej niektóre pewne rzeczy wyjaśniają, bo część tych
podtytułów jest nie wiadomo skąd. Tu jest szydercza pieśń o królu babilońskim, to co mamy czytać. I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś, że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: wykończył się ciemiężca, skończyło się panoszenie. Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów, smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie, mówiąc: odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi. Wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: także ty zasłabłeś jak my. Z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: stąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Z jednej strony jest to proroctwo upadku króla babilońskiego, ale z drugiej strony, kiedy czytamy ten fragment, no nie ulega wątpliwości, że część tego proroctwa odnosi się do kogoś innego. Syn jutrzenki. Nie znamy wypowiedzi króla, jakiegokolwiek króla babilońskiego, który mówiłby, że wstąpi na niebiosa, że swój tron wyniesie ponad gwiazdy Boże, że zrówna się z Najwyższym. Ale ktoś tak mówi. Ktoś używa takich określeń. O kim mowa? Co ciekawe, podobne proroctwo zapisał prorok Ezechiel. I to proroctwo jest w Ezechiel 28, 11 do 19. I ono dotyczy też króla. 28 rozdział. 11 do 19. I doszło mnie słowo Pana tej treści: synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość,
skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Pamiętacie, przed chwilą czytaliśmy? Królowie wstają, mówią, jakże ty tu jesteś też z nami, spadłeś tak jak my. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win. Przy niegodziwym swoim handlu, dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. O kim mowa? O królu Tyru, ale nigdy nie było króla Tyru. Historia nie zna takiego króla. Tyr zawsze był rządzony przez księcia. Nie miał nigdy króla. Jaki król Tyru? Ale znowu, jeśli przyjrzymy się, do kogo jest to proroctwo, nie mamy wątpliwości. Zarówno w pierwszym przypadku, kiedy czytaliśmy proroctwo Izajasza, jak i w tym przypadku nie ulega żadnej wątpliwości, że Bóg zwraca się do szatana. Jak przewrócimy sobie kartkę, to zobaczymy też, że 28 rozdział zaczyna się od podtytułu Zapowiedź dotycząca księcia Tyru. I to rzeczywiście jest proroctwo dotyczące księcia Tyru, władcy Tyru. I nagle zmienia się narracja i Ezechiel mówi, a mnie doszło słowo Pana tej treści. I mówi o królu Tyru. Można powiedzieć, że książę Tyru, gdyby usłyszał to proroctwo, pomyślałby, ale to nie do mnie. Ja nie jestem żadnym królem. Ja jestem tylko księciem. Chcę zwrócić uwagę na pewną ciekawą rzecz, która ma kolosalne znaczenie dla zrozumienia tematu, który próbujemy chociaż troszeczkę zrozumieć. Jeśli to proroctwo, które przeczytaliśmy przed chwilą, jest skierowane do szatana, to uważnie słuchając tego proroctwa, dwa razy znajdujemy określenie dotyczące handlu. Handel. Coś przehandlował, z kimś przehandlował. Co w niebie? Jaki handel w niebie? Jakiś oszą założył w niebie? O co chodzi? Mówię o tym dlatego, że z punktu widzenia Biblii handel to coś o wiele więcej niż tylko sprzedaż. To coś o wiele więcej. To nie tylko sprzedaż produktu. To coś o wiele więcej. I o tym dowiemy się, studiując ten temat. Diabeł coś przehandlował. Tu jest ciekawe, że on to przehandlował tak naprawdę sam sobą. Pytanie, czy my coś możemy sami z sobą przehandlować? Owszem, do tego dojdziemy. Jakie są wnioski, które możemy wyciągnąć z tych dwóch proroctw? Nie tylko z tych dwóch, ale możemy ten wniosek pierwszy, który przeczytamy, można wyciągnąć również z wielu innych miejsc zapisanych w Biblii. Diabeł zawsze próbował, próbuje i będzie próbował. Pragnie i będzie pragnął panować nad człowiekiem. Panować nad ludzkością. I nic go nie powstrzyma. W tym celu zawsze będzie znajdował ludzi, którzy będą gotowi za profity, w cudzysłowie, służyć mu i wykonywać jego wolę. I w historii znajdujemy takich ludzi całą masę. Niedawno miałem okazję
Wiecie, że Nagrodę Nobla z literatury w tym roku, tak, otrzymał, pomóżcie mi, bo umknęło mi nazwisko, Bob Dylan. I niedawno oglądałem z nim i słuchałem z nim wywiadu. Wywiad. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie, że padło tam pytanie, jak on w wieku, który ma, a to już chyba jest 80-letni mniej więcej pan, jak on tyle podróżuje, tyle śpiewa, komponuje. No i on tak uśmiechając się, mówiąc tak popularnie, mrugając do rozmówcy, mówi, no bo wiesz, no bo ja z nim zawarłem kiedyś jakiś układ, no wiesz, no bez dopowiedzeń to było. No cóż, no może nawet dostać Nagrodę Nobla, jak się z nim zawrze układ. W końcu to jest jego nagroda. To jest nagroda tego świata. On zawsze takich ludzi będzie szukał. Zawsze będzie chciał znaleźć chętnych do tego, żeby oddali mu swoje życie. Nimrod i książę Tyru to tylko przykłady. To tylko ludzie. Jest o nich w Biblii dlatego, że wobec nich Bóg miał bardzo konkretne zamiary i zostało to zapisane w Słowie Bożym. Ale muszę powiedzieć, że diabeł, oprócz tego, że ma to pragnienie, jest niezwykle bezczelny. Bo on taką propozycję złożył nawet Panu Jezusowi. Pamiętacie? Na pustyni przyszedł do Niego i dokładnie to samo Mu zaproponował. W końcu upadnij przede mną, oddaj mi pokłon, a ja Ci dam wszystkie królestwa świata. Pan Jezus nie powiedział mu, ty kłamczuchu, ty mi nic nie możesz dać. Nie zaprzeczył temu, że diabeł ma taką władzę. W końcu jest księciem tego świata. Odpowiedział mu, że jego to nie interesuje, bo on służy Bogu. Ale przyznajmy, że trzeba być wyjątkowo bezczelnym, żeby taką propozycję złożyć Synowi Bożemu. Jak się okazuje, on nie ma takich zahamowań. Więc jeżeli ktoś z nas myśli, że on nie jest taki bezczelny, żeby do mnie przyjść i złożyć mi propozycję, to się mylicie. On nie tylko jest bezczelny, ma tupet. I takie propozycje będzie składał. Dowód. Nawet wierzących potrafi wziąć w niewolę. No to teraz ktoś powie, jak to możliwe? Diabeł zniewala wierzących. To już jest jakaś nowa teologia. No proszę bardzo. 2 Tymoteusza 2:24-26. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrych, wierzący krnąbrni, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I uwaga, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Greka mówi, że oni są wzięci żywcem do niewoli przez niego. Wierzący wzięci żywcem do niewoli przez diabła. To naprawdę nowa teologia. Nie, ona jest stara. Ona jest zawarta w Bożym Słowie. I czasami, kiedy przeglądamy się, co niektórzy wierzący potrafią robić, to nie mamy wątpliwości, kto za tym stoi. Bo jeśli nie Duch Święty, to kto? Może duch jakiegoś świętego, ale to na jedno wychodzi. Znaczy nie jedno z Duchem Świętym, żeby było jasne. Szatan jest księciem tego świata, to wiemy. Jan 16:11 o tym mówi, Pan Jezus o tym wspomina wprost.
A ludzie, którzy nie wierzą Jezusowi, uwaga, muszą Mu służyć. Nie, że mogą Mu służyć, nie, że czasami Mu służą, nie, że mają jakiś wybór, muszą Mu służyć i muszą wykonywać Jego wolę. Czy na pewno? Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety 43-44. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Jeśli ktoś nie należy do Jezusa, nie potrafi słuchać słowa Bożego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I każdy wierzący człowiek powinien to sobie zapamiętać, że diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Po czym poznajemy, że tak się rzeczy mają, że ktoś stoi po niewłaściwej stronie, tak to nazwijmy. Jan 8:45, ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. I podobnie jest w liście do Rzymian. Ten werset jest pewnie znany lepiej. 1:18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Prawda. Jeżeli ktoś nie jest w stanie słuchać prawdy, nie jest w stanie przyjąć prawdy, nie jest w stanie żyć prawdą, nie jest w stanie zaakceptować prawdy, to mówiąc delikatnie, jest po niewłaściwej stronie. To jest naprawdę delikatne określenie. Pamiętajmy, że szatan nigdy nie zrezygnuje ze swoich pretensji, chyba że dojdziemy do końca czasów, a wtedy zostanie unicestwiony. I na potwierdzenie jego pretensji znowu sięgniemy do Biblii. Drugi list do Tesaloniczan. Za dużo techniki. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety 7-12. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Taka jest kolej rzeczy i nie można tego lekceważyć. Szatan naprawdę nie zrezygnuje. Aż do dnia, kiedy zostanie unicestwiony. Co by na podstawie tego, cośmy do tej pory zdołali sobie przeczytać, powiedzieć, co było podstawą, co było fundamentem potęgi Babilonu, ale zobaczymy bardzo szybko, że i Tyru. Było coś wyjątkowego w Babilonie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Było coś wyjątkowego w człowieku, który był założycielem tego królestwa. Było coś wyjątkowego w tej idei, która dzięki temu człowiekowi została rozpowszechniona na wielu ludzi i ludzie ją przyjęli. Co to było takiego?
Zwróćmy uwagę, że ta zgodna współpraca, ta wspólna praca, te wspólne idee między innymi tym się charakteryzowały, że panował pokój. Panował pokój. Ludzie ani nie chcieli prowadzić wojen, ani nie mieli czasu za bardzo na te wojny, ponieważ wszyscy ciężko pracowali. Nie dlatego, że ich zmuszano, dlatego, że wiedzieli, że to jest coś, co służy ich wspólnemu dobru. Ale tam nie ma Boga. I musimy zrozumieć, że od samego początku diabeł walczył o to, żeby zaprowadzić, powiedzielibyśmy, lucyferiański pokój na ziemi. Pokój bez Boga. Dlatego, że jeśli by się to kiedykolwiek udało, jeśli kiedykolwiek by się to udało, to nie wiem, czy rozumiecie to, ale Bóg byłby pokonany. Bez jednego otwartego wręcz aktu buntu. Bo jeżeli my możemy żyć tak jak Bóg bez Boga, to kim jest Bóg? Do czego Bóg jest nam potrzebny? Ale wiem, że to jest niemożliwe. Wiemy, że to jest niemożliwe i dlatego, chociaż diabeł nieustannie próbuje, ostatecznie poniesie klęskę. Ale ta idea przetrwała w ludzkich umysłach i w ludzkich sercach. Żeby ta idea mogła być zrealizowana, jest potrzebny rodzaj dobrobytu. Przynajmniej takiego dobrobytu, który by wszystkim ludziom zapewnił podstawowe potrzeby. I jeśli sięgniemy do historii Tyru, zobaczmy Ezechiel 28, 4 do 5, to czytamy: dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę, zgromadziłeś złoto, srebro w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. Ezechiel 27, jeżeli byśmy przeczytali, ja nie chcę tego czytać, ale patrzmy, uważnie śledźmy tekst, bo coś przeczytam. Pojedyncze słowa, w 12 wersecie. Tarszysz prowadził z tobą handel. W 13 wersecie. Jawan, Tabal, Mesek handlowali z tobą. 14. Z Bettogarny dostarczano ci koni pociągowych. 15. Mieszkańcy Dedanu prowadzili z tobą handel. 16. Aram prowadził z tobą handel. 17. Juda i ziemia izraelska prowadziły z tobą handel. 18. Damaszek prowadził z tobą handel. Wedan i Jawan dostarczali ci z Uzalu na twój rynek żelazo. Dedan, 20. Dedan handlował z tobą czaprakami do jazdy konnej. 21. Arabowie prowadzili z tobą handel. 22. Saba i Rama handlowali z tobą. 24. A właściwie 23. Haran, Kane, Eden, Asur, Media prowadziły z tobą handel. 24. Prowadzili z tobą handel. 25. Tarszysz nabywał twoje towary. Czy coś nam to nie mówi? Wszystkie układy dzisiejsze, gospodarcze, czemu mają służyć? Żeby był handel. Żeby się bogactwo pomnażało. Dwudziesty siódmy werset i 33.
przeczytamy w całości. Twoje bogactwo, Twoje towary, Twoje zamienne ładunki, Twoi żeglarze, Twoi sternicy, naprawiacze Twoich okrętów, nabywcy Twoich towarów i wszyscy Twoi wojownicy, którzy są u Ciebie, nawet wszyscy Twój lud, który jest u Ciebie, wpadną w głębie morza w dniu Twojego upadku. Upadł, upadł wielki Babilon. Objawienie 18:2. Coś chyba ta Biblia pokręciła. Ciekawe, prawda? Mijają mniej więcej 2500 lat i znowu Babilon upada. Nawet bardzo dokładnie, jak tutaj jest opisane. 33 werset. Gdy twoje towary wyładowano za morzami, karmiłeś dosyta liczne ludy obfitością swoich dostatków i swoich towarów. Wzbogacałeś królów ziemi, teraz zostałeś zdruzgotany na morzach. Zginąłeś w głębinach wód, twoje towary i cały twój lud pośród ciebie zatonął. Niesamowite. Jak będziemy czytali objawienie, zobaczymy, że właściwie tam pisze dokładnie to samo. Są użyte może inne słowa, ale dokładnie o tym samym jest mowa. Jeśli sięgniemy, nie będziemy tego czytać, bo braknie nam czasu. Jeśli sięgniemy do Księgi Izajasza, do 13 rozdziału i 14 rozdziału, to dowiemy się, że również Babilon był bogaty i potężny. Na przykład werset 17 mówi o złocie i srebrze Babilonie. Werset 19 mówi, że była to perła królestw. Werset 22, że to królestwo miało wspaniałe zamki i pałace. Ale to, co też charakteryzowało Babilon, to była ciekawa rzecz, że było to niezwykle religijne miasto. Niezwykle religijne miasto. Dzisiaj, kiedy badania archeologiczne są już naprawdę daleko posunięte, mówi się, że co najmniej 50 wielkich świątyń było w Babilonie. Co najmniej 50 wielkich świątyń. Natomiast ilość bóstw, którym oddawano cześć, właściwie jest nie do określenia. Jest taka ciekawostka w księdze Ezechiela, kiedy król babiloński u wróżbitów zamawia sobie wróżbę. I oni przychodzą z wątrobą, rozcinają wątrobę i przepowiadają mu, co się stanie. I tutaj też ciekawostka. Archeologowie znaleźli setki glinianych wątrób, takich, które były na wzór wątroby robione. Właśnie w ruinach Babilonu. To było bardzo religijne miasto. A podejrzewam, że gdyby ktoś pewne polskie miasto odkrył za kilka tysięcy lat, którego by nie było, to też by mnóstwo wykopał, jakby to powiedzieć, artefaktów i powiedzieliby archeolodzy, że tutaj było bardzo religijne miasto. Krzyże, krzyżyki różne byłyby. Były różne obrazy, obrazki, kielichy, kieliszki. No nie wiem, co jeszcze by znaleziono, bo aż takim specjalistą nie jestem od liturgii. Ale dokładnie to samo byłoby. Widzicie, jest coś niesamowitego w tej religijnej, tej zewnętrznej religijności. Jest coś niesamowitego. Słowo religio, jak niektórzy pewnie wiedzą, z łaciny oznacza wziąć w niewolę. Ludzie religijni to ludzie zniewoleni. Oni muszą mieć dużo zewnętrznych rzeczy,
żeby poczuć się tak pewnie w swojej religii. Babilon to miał. Miał tego całą masę. I dzisiaj się to wszystko wydobywa. Diabeł jest, jak mówiliśmy wcześniej, ojcem kłamstwa i oszustwa. I kiedy sięgniemy do, może to przeczytamy, bo to jest ważne, żeby też zobaczyć, jak ta istota potrafi postępować. W Ezechielu 26 rozdział 7-14 możemy przeczytać, jak diabeł sobie zmienia miejsce swojego tronu. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnezara, króla babilońskiego. I dalej jest napisane o tym, że Tyr zostanie zniszczony. Nebukadnezar, ciekawe. Diabeł kłóci się ze sobą? Nie, on zawsze wybiera to, co dla niego perspektywiczne. I to jest zła wiadomość dla niektórych jego sług. Diabeł nie ma przyjaciół. On ich porzuca wtedy, kiedy już się do niczego nie nadają. I wtedy tylko pozostaje płacz i zgrzytanie zębów. Historia mówi, że w Babilonie uprawiano w nadzwyczajny sposób astrologię. To było coś, co było charakterystyczne dla tego miasta. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj wielu tak zwanych uczonych chce wprowadzić z powrotem astrologię do obiegu naukowego, twierdząc, że to po prostu nauka. No cóż, może i nauka, ale nie dla wszystkich. Astrologia i czary. Izajasz 21,9 mówi o tym dość jasno. Mamy chwilę czasu, możemy to przeczytać. A oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne i odezwał się głos. Upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów poczaskane na ziemi. Wszystkie posągi jego bogów poczaskane na ziemi. Ten potężny Babilon upadł. I w zasadzie powinna się jego historia zakończyć. Dzisiaj już nikt nie pamięta, za wyjątkiem powiedzmy zainteresowanych, że istniała Medopersja, że istniało wiele wspaniałych królestw, nawet potężnych w tamtych czasach, po których nie ma śladu. Jak to jest, że o Babilonie się pamięta? Nawet ludzie, którzy nie znają historii, nie interesują się historią, na słowo Babilon natychmiast reagują. Jak to jest możliwe? Bo przetrwała pewna idea. Idea, która ma swoje duchowe podstawy, ma swoje duchowe przesłanie. Idea, o której więcej powiemy w środę, może skończymy, a jak nie, to dokończymy. Może w niedzielę następną, bo warto o tym mówić, dlatego że grozi nam wszystkim ogromne niebezpieczeństwo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne. Spróbujmy sobie to, jeżeli nas to interesuje, a to jest sprawa życia i śmierci, żeby było jasne. Spróbujmy sobie to jeszcze w domu poukładać, zastanowić się. Ja nie jestem w stanie przeczytać wszystkich tekstów. Nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkim. Musiałoby kazanie trwać 5 godzin. Nie wiem, kto by wytrzymał. Chociaż ja bym wytrzymał, gdy do mnie ktoś tak mówił. To dla mnie ciekawe było. No ale załóżmy, że nie wszyscy są tak zainteresowani. Natomiast jeżeli cały ten temat uda nam się zakończyć, to może się okazać, że niektórzy z nas mają potężny problem w życiu. Ogromny problem.
Ale to dopiero za parę dni mają problem. Jeszcze dzisiaj mogą się bawić. Jeszcze dzisiaj jest wszystko w porządku. Biblia jest księgą, która przetrwała w niezmienionym treściowo stanie. Znamy fragmenty z VI wieku przed Chrystusem. Zostały znalezione, wykopane. Są to fragmenty Jeremiasza, są fragmenty Ezechiela, też stare. I tekst, który tam się znajduje, jest identyczny z tekstem, który dzisiaj mamy dostępny. Możemy oczywiście wątpić w prawdziwość Słowa Bożego, mamy prawo, ale zanim powiemy kolokwialnie, to ludzie pisali, no to usiądźmy do biurka i zacznijmy czytać i szukać. Wiecie, mnie się zawsze chce śmiać, jak słyszę taki argument, bo to jest tak, jakbym dostał wyrok na piśmie i powiedział, no dobra, no ale co to ludzie pisali? Co mi potem? To ludzie pisali. Czemu ja mam wierzyć w to? Biorę do ręki instrukcję obsługi mojego samochodu. Myślę sobie, no to ludzie pisali. Po co mi to? Z tego wynika, że ten osobnik ma tak potężne ego, że on nic nie potrzebuje wiedzieć, bo on wszystko wie. A wszystko inne ludzie napisali. Tak, bo on sam nie był ludziem, tylko nie wiadomo kim. Argument ludzie pisali jest najgłupszym z możliwych argumentów. Właściwie to jest taki argument tonącego, który już nie wie, jak ma się utrzymać na powierzchni, ale to ludzie napisali. No trudno. Pan Bóg ukochał ludzi, stworzył sobie człowieka, używa człowieka i ma dla człowieka wspaniałą przyszłość. Wspaniałą przyszłość. Ale to jest przyszłość, która jest tylko dla wybranych. Jeśli dzisiaj siedzisz w tym miejscu, to znaczy, że Bóg wyciąga do ciebie rękę. Ja nie wiem, czy jesteś wybrany, czy nie. Ja tego nie wiem. Ja mogę o sobie tylko powiedzieć, bo znam swoje serce, znam swoją relację z Bogiem i mogę powiedzieć, że wiem, że Bóg mnie wybrał. Ale ty musisz powiedzieć, czy wiesz, że Bóg cię wybrał. Jeżeli tego nie wiesz, to co tu robisz? To naprawdę nie jest miejsce dla ludzi, którzy nie szukają Boga. Wiecie, takie głupoty słuchać wtedy, kiedy karb na stole? Ludzie, jeśli tu jesteś, to znaczy, że Bóg ma wobec ciebie plany. I to są poważne plany. One mogą zahaczyć o piekło lub niebo. To nie diabeł cię weźmie w niewolę, powiąże, wrzuci do kotła tam i będzie cię tam tymi grabiami czy czym tam widłami dziubał i całą wieczność tam skwierczał. Tu cię przypali, tam cię przypali. Najwyżej w karty zagracie, jak będzie to nudno. Nie, to Biblia mówi, że to Pan Bóg może człowieka pognębić w piekle. I Pan Bóg może człowieku otworzyć drzwi do wieczności. Ktoś powie, no dobra, a kto do czyśćca puszcza? Nie wiem. Nie wiem, bo go nie ma. A jeżeli ktoś wie, że on jest i wie, kto wpuszcza, to wiecie, to będzie zawieszone na stronie. Także proszę o telefony. Wątpię, że czy jakiś otrzymał. Na tym skończymy dzisiaj, kochani. Zapraszam wszystkich na środę. Pewna siostra po środowym nabożeństwie powiedziała, dzisiaj było inaczej. Słuchajcie, w środę będzie inaczej. W środę będzie Słowo Boże, będą pieśni, będzie modlitwa. I coś się dowiemy o Wielkim Babilonie, bo już przechodzimy do Wielkiego Babilonu następnym razem. Sprawa życia i śmierci. Sprawa życia i śmierci. Masz konto? Sprawa życia i śmierci.